Słuchajcie, mam do was taką uprzejmą prośbę, bo widzę w komentarzu do mojego ostatniego filmu o Angry Birds Fight, że jedna osoba, widocznie młodsza, napisała komentarz, bardzo mi miło, że w ogóle piszą osoby komentarze, nowa osoba, która jest na kanale, a wy starzy bywalcy niektórzy zniechęcacie tą osobę, czemu tak się zachowujecie, nie wyzywajcie tutaj na tym kanale, ja nie chcę, żeby ktokolwiek wyzywał kogokolwiek od małych dzieci, od kidów i tak dalej, ten kanał jest kanałem familijnym, zrozumcie to, zamiast wyzywać taką osobę, to po prostu zwróćcie grzecznie uwagę, być może ją czegoś nauczycie. To, że ktoś napisał w górę przez U otwarte, to nie jest koniec świata. Jest to pewnie młoda osoba, która jeszcze nie potrafi poprawnie pisać, więc po prostu ją nauczcie czegoś. Powiedzcie, że pisze się w górę, a nie wyzywajcie od kidów. Słuchajcie, jak mnie, jako youtubera, który ma naprawdę małe zasięgi i walczy z tym YouTube'em jak mogę, każdy widz jest dla mnie cenny i naprawdę takie osoby, które wyzywają tutaj w komentarzach, bo zauważyłem, że pozdrawiam bardzo serdecznie Palionowo Team, chyba ktoś ma taki nick tam miał, więc o, dałem łapkę w górę, myślę, że się cieszysz. Palionowo Team 1267 i tutaj zaczynacie go wyzywać. Słuchajcie, ja nie toleruję czegoś takiego. Na razie macie ostrzeżenie, ale potem będę banował takie osoby, które wyzywają, bo słuchajcie, na tym kanale chcemy, aby była atmosfera miła i zamiast wyzywać kogoś od kidów, czy od, nie wiem, jakoś inaczej, to po prostu nauczcie tę osobę czegoś nowego, zrobicie dobry uczynek, bo najłatwiej jest kogoś zganić i wyzywać, a zamiast pomóc tej osobie, więc Palionowo Team, nie przejmuj się tymi komentarzami uszczypliwymi. W górę piszemy u kreskowane, o kreskowane, czyli u zamknięte. Ale no to się jeszcze wszystko przed tobą, pewnie jesteś młodą osobą i się nauczysz. I z tego co widzę, masz też jeden z większą ilość serduszek, które otrzymujesz u mnie, więc tym bardziej nie przejmuj się tym, co piszą, a dla was mam apel, żeby nie wyzywać kidów innych, tylko po prostu jakoś zrozumieniem pomóc tej osobie w jakiś tam sposób. No to tyle z mojej strony. Jeszcze dodam, że pewnie będą Angry Birds 2. Będę instalował tę gierkę, więc przetestujemy sobie ją. Tyle z mojej strony. Miłego dnia życzę.